No dobra, skoro mamy w studiu kobietę, pogadajmy o tym. Pogadajmy o tym, jak jeździć. Jak jeździć? Co tu dużo mówić. Panowie uważają, moi koledzy, że ja nie za dobrze jeżdżę i dlatego chętnie sobie twoją książkę tutaj otworzyłam. Tak, jazda z hołkiem, ABC hołkiem, dobrego kierowcy. Tam taki stereotyp też łamiemy w książce, że kobiety jeżdżą gorzej i że są niebezpieczne. A to nieprawda. A często ta baba za kierownicą jest to facet w kapeluszu. Dokładnie tak. No to poprosimy. Jak się jeździ po rondzie? No, w koło. I trzeba trzymać i skręcać w lewo. To wszystko, Marzena. Naprawdę. Już? To takie proste? Kolejne pytanie do Marzeny specjalnie. Właśnie jak zaparkować na jednym miejscu parkingowym, nie na trzech? No, to też jest duża sztuka. Są już takie samochody, gdzie naciska się guziczek, ustawia się kierownicę i on pstryk. Aha. I jest na miejscu. I to jest przyjemne. Oczywiście najlepsze jest cofanie samochodu, czyli podjeżdżam, cofanie tyłem, no to znowu mówimy po polskiemu. Tak. Podjeżdżamy równolegle do samochodu, skręcamy kierownicę, przytulamy się i sobie tak ładnie wsuwamy jak szufladkę ten samochód. Marzenka, lubisz się przytulać, prawda? Jeżeli ktoś wjeżdża przodem, jest mu dużo ciężej, oczywiście też można wtedy, korzystając z chodnika, zrobić ten sam ruch, ale ten ruch do tyłu z takim właśnie wsuwaniem przodu jest niezbędny, żeby nam się łatwo parkowało w miejscach, gdzie jest mało miejsca. Jak to delikatnie można wszystko kobietom wytłumaczyć, prawda? Wystarczy słuchać. Ja trenuję codziennie obok twojego samochodu, Marku, także bądź czujny.